rzecz. Proszę Państwa, temat przepustów to nie jest od dzisiaj. Dużo wniosków wpływa do Komisji Rolnictwa o zrobienie właśnie przepustów nawet przy drogach gminnych. Wtedy się mówi, że a gdzie wy żeście byli, jak była droga robiona? Wtedy trzeba było przepusty robić, bo teraz się nie da. I odmownie się odsyła z kwitkiem tych mieszkańców, którzy chcieliby, żeby mieli zjazd na swoją działkę, bo jest rów. Mimo to, że oddawają za darmo część swojego terenu, po to, żeby droga była szersza, no, ale z myślą, że te przepusty będą mieli zrobione. Niestety te przepusty nie są zrobione. No i nawet byli mieszkańcy na Komisji Rolnictwa. No co, no, ten temat był poruszany. Wójt twierdził, że nie da się zrobić przepustu. No więc teraz, jeśli teraz wójt zmienił zdanie, no to by pasowało nie tylko przy tej drodze, co teraz była robiona, tylko tam, gdzie mieszkańcy chcą przepusty, to żeby wszystkich wziąć jednakowo traktować i tak samo uwzględnić, żeby w całej gminie te przepusty robić. Ale jak pan sołtys powiedział, to tam, gdzie były przepusty, tam zostały odtworzone, tak? Nie. No tak, tylko te przepusty, pani przewodnicząca. No bo też wielu właścicieli się zmieniło danych działek, ponieważ w pewnych miejscach działki były Skarbu Państwa czy tam Agencji Rynku Rolnego, więc te działki zostały nabyte przez właścicieli i ci właściciele jak gdyby no teraz, kiedy była stara droga, w jakiś sposób tam sobie na swój sposób, że tak powiem, ten dojazd zrobili. Teraz, jeżeli droga została przebudowana, rowy wykopane, ci właściciele zostali pozbawieni dojazdu do tych działek. Tu zaczyna się problem, bo jeżeli w przypadku chociażby, że tak powiem, założenia jakiegoś dzikiego przepustu, no każdy się boi, żeby nie został ukarany. Także no tutaj no stoimy przed dylematem, no jak do tej działki dojechać. Stąd ten mój wniosek, jak gdyby no wspólnie, urzędowo, poprzez wspólne jakieś dofinansowanie, realizację tego zadania do końca. Jak mówię, na moim terenie jest pięciu właścicieli, którzy jak gdyby zostali tego pozbawieni. Dobrze, pan mówi. Jeżeli pan powiedział wypowiedź radnego Wiedeńskiego, to panie radny, ja wcale nie powiedziałem, że można robić przepusty i zjazdy z dróg, tylko powiedziałem, że jako gmina byśmy dołożyli powiatowi do tego, żeby to zrobić. Także mi tutaj proszę nie wkładać w usta tego, czego nie powiedziałem. Dobrze, proszę radna Włodarczyk. Ja mam takie pytanie tutaj do pana Sołtysa. Panie Sołtysie, mówimy o zjazdach czy o przepustach? Bo według mnie to jest zasadnicza różnica, bo zjazd z głównej drogi, a przepust to jest też różnica. To po pierwsze. Po drugie, czy ci ludzie, o których pan mówi, czy wcześniej mieli założone takie przepusty i dojazd na te pola? W jakim stopniu te przepusty? Ale ja zadaję pytanie, czy była rolajona za sprawie? To odpowiedź też krótka. Były, tylko nielegalne. O, może tak. Natomiast jeżeli doszło do przebudowy tej drogi i odnowienia rowu, automatem one zostały zlikwidowane. Pani są, one były nielegalne, czyli każdy mieszkaniec powinien sobie uregulować to prawnie, zrobić to zgodnie z prawem, bo w tej chwili z tego, co pan mówi, to pan tak naprawdę nakłania nas troszeczkę na naginanie prawa, bo oni mieli te przepusty, nielegalne zjazdy, więc nie było tych przepustów w papierach. Projektując, zaznaczył tylko te zjazdy, które były legalne, zgodne z prawem. Tylko niech mi pani odpowie, pani radna, na takie pytanie teraz. A czym się różni jeden właściciel od drugiego, gdzie w jednym przypadku były zaprojektowane przepusty, a w drugim ich nie było? Legalnością tych przepustów, bo jeżeli jest zgodnie z prawem założony taki przepust i zjazd, to on jest na
Jeżeli jest niezgodny z prawem założonym, to jego nie ma na mapie. W tym się właśnie ja powiem tak i z moich spostrzeżeń, ja akurat tu się z panią nie zgodzę. Proszę panią, no jest to tak, że doskonale pamiętam budowę tej drogi i to było w latach jeszcze dawnych tamtego, że tak powiem, systemu. Do pewnego momentu nie pani posłucha. Do pewnego momentu zostały zaprojektowane i wykonane. Od pewnego momentu, jak gdyby oni tego w kierunku chcieli, zaniechali tego zaprojektowania. Ale proszę państwa, z tego co powiedział wójt, to tym mieszkańcom się pomoże. No to myślę, że teraz nie ma tego, nie rozumiemy, ale skoro jest ku temu dobra szkoła, no to należy działać. Proszę pan Jedeński. Proszę państwa, ja tutaj, bo wójt powiedział, że nie mówił tego, co powiedziałem. Ja się nie odnosiłem do wypowiedzi dzisiejszej, tylko odnosiłem się do wstecz. Z roku czy z dwóch lat, co był temat przepustów, gdzie Komisja Rolnictwa obrabiała wnioski i zajmowała się temat przepustami i negatywnie wtedy wójt mówił o przepustach, żeby robić na tym. I proszę państwa, i teraz chciałbym się zapytać. Robi się deptak za 3 miliony. Co do spacerowania. 3 tysiące, tak jak pan mój powiedział, jeden przepust. To znakiem tego, że co jest ważniejsze, czy deptak do chodzenia, czy zjazdy do pól, gdzie rolnicy obrabiają ziemię i mieszkają, i budują się w przyszłości, mają zamiar, czy te zjazdy są ważniejsze. Jak to obliczyłem, wystarczy 3 miliony podzielić na 3 tysiące, to jest 1000 przepustów można zrobić za te pieniądze, by było co, proszę państwa, co jest. Proszę państwa, zjechaliśmy na inny temat. Jak pan Jedeński powiedział, że zjechaliśmy na inny temat. Proszę państwa, panie Jedeński, zaraz dam panu głos. Ja panu powiem. Potrzebny jest i deptak, i przepust. Nikt nie powiedział, że tych przepustów nie będzie. Ale z tego, co wnioskuję, to radna Wodaczyk też powiedziała, jeżeli ktoś sobie dzisiaj robi przepust, no to też nie przychodzi, proszę mi zrobić, tylko no, jakieś tutaj partycypacje w kosztach powinny być, prawda? I nie wiem dlaczego pan ciągle, już wiem teraz dlaczego po przeczytaniu artykułu, akurat wam się nie podoba ten deptak. Na zebraniu, jeżeli będzie najbliższe zebranie, nawet w poszczególnych sołectwach, wierzcie mi państwo, że ja za każdym razem będę mówiła, że są radni, którzy nie chcą, żeby w naszej gminie było ładnie. Bo panom się nie podoba ciągle... Nie, kończymy temat, bo niektórzy już nie mogą... Jest już... Nawet studenci mają dwie godziny. Pan tylko Kaźmierczak, proszę i... Chciałbym tylko wyjaśnienie dla pana. I robimy przerwę. Wiem, o pan chodzi i tak samo z mojej rodziny przygrodę po w Szopkach, też sobie kupili działkę, przygrodę podjęto od kogoś. To był zjazd normalnie. Żeby dostali plan wszystko, to musieli normalnie założyć plan na mosty wszystkie i kosztowało to około 4000. Ale był zjazd. Oni się jeździli na pole i musieli jeździć na pole. Ale jak oni kupili od kogoś, chcieli to, musieli zapłacić za wszystko. To tak tu. I nie było rejestrowanego zjazdu. Właśnie był zjazd, ale nie dlatego oni musieli ci, co tam działki mieli, musieli sobie zapłacić. I taki most był kosztuje 4000 za tym ostatnim. Zróżnicowanie, przepraszam, jest tylko jedno słowo. Zróżnicowanie polega na tym, że jeżeli jest jedna droga i jedni mają przepustę, a drudzy nie mają, to tu jest ta różnica. Proszę państwa, nie kończymy jeszcze spraw różnych. Będziemy kontynuować. Jest 15 po 12, 15 minut przerwy.